Joanna Sokół-Sochaczewa była na początku lat 80. znana w całej Polsce. W jej rodzinnym domu w obecności nastolatki w powietrze unosiły się przedmioty. Do tego słychać było stukanie i inne dziwne odgłosy. Wszystko zaczęło się w 1983 roku, dwa miesiące po śmierci taty dziewczynki, Józefa. Przez 7 kolejnych lat do Sochaczewa przyjeżdżali wszelkiej maści specjaliści, chcący pomóc Joannie Sokół uwolnić się od niepokojących zjawisk. Był 1983 rok, gdy w pewnym domu w Sochaczewie zaczęły dziać się dziwne zjawiska. Z niewiadomych przyczyn przemieszczały się tu przedmioty, słychać było stukanie, dziwne głosy. Ludzie mówili o duchach, zaś mieszkańcy domu, aby uniknąć tragedii, zmuszeni byli chodzić po mieszkaniu w kaskach motocyklowych. Wkrótce o tych tajemniczych zjawiskach usłyszała cała Polska i nie tylko. Każdy chciał to zobaczyć. Te dziwne zjawiska próbowali rozwikłać milicjanci, prapsychologowie i duchowni. Nawet Lech Wałęsa przyjechał zobaczyć ducha. Na miejscu tłumek gapiów, ciekawskich, zabobonnych i podejrzliwych, czasem nawet agresywnych, osoby niezrównoważone psychicznie, aroganckiej spirytystki, podające się za wysłanniczki innego świata. Czytamy w jednej z prasowych relacji. Tajemnicze zjawiska pojawiły się w domu Hanny Sokół w dwa miesiące po śmierci jej męża Józefa. Jeszcze 7 lat później duchy nie dawały za wygraną. Szczególnie upodobały sobie 11-letnią Joannę Sokół. Atakowały także jej siostrę, Dorotę oraz ich babcię Mariannę Świątkowską. Znamienne, że w obecności gospodyni pani Hanny zwykle nie straszyło. Pracowała wówczas jako rewidentka w zamrażalni warzyw i owoców. Zwykle do pracy chodziła na drugą lub trzecią zmianę. Poza domem przebywała zatem wieczorami i nocami. Właśnie wtedy w jej domu miały miejsca najdziwniejsze rzeczy. Odwiedzali nas wszelcy możliwi eksperci oraz duchowni. Chyba nikt nie jest w stanie nam pomóc, mówiła wówczas zrezygnowana Hanna Sokół. Tajemnicze zjawiska, jakie miały miejsca w Sochaczewie, zainteresowały także księdza biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, który był w tym czasie wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej. Kiedy w styczniu 1984 roku byłem w Krynicy, wpadł mi w ręce ekspres wieczorny, zawierający artykuł Straszny dwór w Sochaczewie, wspomniał przed laty nieżyjący już biskup. Z tekstu zamieszczonego w gazecie wynikało, że w domu w Sochaczewie po śmierci gospodarza dzieją się dziwne rzeczy. Według pani Ireny, siostry nieżyjącego właściciela domu, dwa miesiące po pogrzebie coś zaczęło bębnić po ścianach. Potem kubły pełne wody same się przewracały. Z kredensu wylatywały szuflady, spadały garnki i czajniki, a taboret koziołkował przez kuchnię. Funkcjonariusze przez kilka dni obserwowali nawiedzony dom. Podczas gdy milicjanci czyhali w ciemnościach, w mieszkaniu sprzęty tańczyły jak oszalałe. Hałasy i łomoty zostały częściowo nagrane przez milicję na magnetofon. Sprowadzono księdza. Przybył też radiesteta z Warszawy, ale stwierdził jedynie niewielkie pasmo promieniowania, które nie ma związku z występującymi zjawiskami. Po powrocie do Warszawy sprawdziłem, że fakty opisane w gazecie nie są wytworem fantazji. Opowiedzieli mi o tym księża z Sochaczewa. Jednak postanowienie, aby odwiedzić straszny dwór, nie zostało prędko zrealizowane, dodał ksiądz biskup. Dopiero w dniu 31 lipca 1984 roku nadarzyła się okazja. Biskup został zaproszony, aby odprawić pogrzeb zasłużonego kapłana księdza Stefana Kankiewicza w Trojanowie. Po mszy świętej pojechał do domu, w którym straszy. Znaleźliśmy się na ulicy Dalekiej z księdzem proboszczem Józefem Kwiatkowskim. Była obecna właścicielka domu pani Hanna Sokół. Później przyszła bratowa zmarłego, Irena Sokół, wspomniał ksiądz biskup. Według mieszkańców domu niesamowite zjawiska zaczęły się w grudniu. Najpierw pukanie, później zaczęło się wyrzucanie szuflad, bicie luster. Węgiel unosił się w powietrzu, doniczki spadały z okien. Właścicielka domu skarżyła się, że nie było rzeczy, którą można by schować. Ubrania i buciki dzieci były porozrzucane. Dzieci szły do szkoły bez kapci, bez butów, bez swetra. Irena Sokół relacjonowała biskupowi zdarzenia z jej domu. Dzieci kiedyś jadły obiadek i po obiedzie ja mówię, to na deser zrobię wam kisiel. Ja poszłam, ale tutaj przychodzi taki stryjeczny brat z rodziny. On krzyczy na moją mamę. Babcia, zobacz, czajnik się uniósł. Więc mama chciała ten czajnik zatrzymać. Była zima. Gotująca się woda, czajnik spadł. On za chwilę patrzy i nie ma kisielu. Nawet i ten talerz z kisielem uciekł, opowiadała kobieta biskupowi. Proszę biskupa, ja mam wszystko pobite. Proszę, to są odbicia, uderzenia. Tu nie mam szyby, tu są gumowe. Gumowe też się zbijały i drżały. I myśmy też miały obrażenia ciała.
Dorotka, jak ją uderzyło krzesło, miała przeciętą głowę. Moja bratowa tak samo. Nic nie pomagało. Można było chować i nic. Wszystko się unosiło, wszystko się wylewało. Myśmy nie mogły zjeść. Węgiel się wysypywał, a jak się wysypywał, to sam się nabierał na szufelkę z miałem i tak szurgał po całym mieszkaniu. Szklanki wszystkie spadły. Nie mam ani jednej szklanki, ani talerza. Wszystko pobite. Samo się pobiło. Również telewizor. Tu stał mój telewizor. Tutaj. Więc nie dość, że upadł i tu sobie tak wędrował po podłodze. A tu się zatrzymał. To było kiedyś wieczorem. Kiedyś krzesło się niosło i samo uderzyło w ścianę. Widać tutaj dziurę w ścianie. Wszystko poobijane. Tam znowu odbicie po nożu. Tu też, jak krzesło się uderzyło. Wszystko obijało się o szafę. Jakieś pukanie o wersalkę. Nie wiem, co będzie. Teraz z kolei drzemi pościel. Ja niedługo nie będę miała na czym spać. Były wypadki, że ludzie wchodzący do tego domu uciekali ze strachu, gdyż witały ich latające noże. Innym razem ubrania w szafie były pocięte jakby żyletką, a wszystkie guziki odcięte. Z guzików na podłodze ułożone było imię córki zmarłego, Asia. Pewnego dnia zdesperowana pani Hanna Soku poszła po zaświadczenie do milicji obywatelskiej, aby potwierdzono jej urzędowo i na piśmie, że mieszkanie zostało zdemolowane bez jej winy. Milicja odpowiedziała krótko i na temat. Nie możemy wydać zaświadczenia, ponieważ zjawiska są stwierdzone, ale przestępca nieznany. Wtedy kobieta poszła do naczelnika miasta z nadzieją, że on jej pomoże. Po tej rozmowie przyszedł na ulicę daleką ktoś z Rady Miejskiej, ale z góry się zarzekał, że nie wierzy w takie bajki. Usiadł spokojnie i wtedy doniczka sama uniosła się w powietrze i uderzyła w ścianę obok jego głowy. Natychmiast uwierzył. Ale władza ludowa nic nie zrobiła, aby tajemnicze zjawiska wyjaśnić i ulżyć sokołom w koszmarze. Jedynie Leszek Franaszek, porucznik milicji obywatelskiej, który w szkole Joasi Sokół był przewodniczącym koła rodzicielskiego, postanowił pomóc udręczonej rodzinie. Nie przychodziłem tak służbowo, ale z czystej ludzkiej życzliwości, mówił mi po latach. Chciałem pomóc tej rodzinie, która znalazła się w naprawdę nieprzyjemnej sytuacji. Zaczęło się od stuków, jakby ze ścianą sąsiad pukał. Tak to wyglądało. Ale nie pukał. Nagrywaliśmy te stuki na magnetofon. Dawali je do odsłuchania wojskowym specjalistom od nasłuchów z lotniska w pobliskich Bielicach, ale oni nic nie słyszeli. Nagrania znikały. Nigdy nie widziałem czegoś równie przerażającego, wspomina Leszek Franaszek. Podczas jednej z moich wizyt telewizor spadł ze stołu, pofrunął parę metrów i upadł na podłogę. Innym razem nóż kuchenny wyskoczył z szuflady i wbił się w drzwi. Garnki, talerze, krzesła i inne sprzęty fruwały bez niczyjej pomocy. Nie wierzyłem własnym oczom. Zamknięta kłódka opuściła skobel, przeleciała przez pokój, uderzając mnie w ramię. To znowu lecąca filiżanka zawróciła, gdy dotarła do mnie. Długo by opowiadać o tym, co tam się działo, ale trwało to kilka lat. W tym czasie dom nachodziły tłumy ciekawskich, którzy koniecznie chcieli zobaczyć ducha. Gdyby nie Franaszek, roznieśliby wszystko w pył. Dom wizytowali wszelcy możliwi eksperci. Nic nie znaleźli. Radiesteta z Warszawy, Andrzej T., stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że dom stoi na zdrowym terenie. Ciekawość przywiodła tam również Lecha Wałęsę, który odwiedzał mieszkającą w pobliżu siostrę, o czym jednak media nie wspomniały. Po tej wizycie rodzina Sokołów miała problemy z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, którzy nie chcieli uwierzyć, że przywódca Solidarności siedział u nich w domu kilka godzin, aby zobaczyć ducha. Ponoć zobaczył. W tym czasie zainteresowanie Joasią przejawiały te służby specjalne. W tym wywiad wojskowy, agenci działali jednak w białych rękawiczkach. Na co dzień dom przy dalekiej nawiedzały tłumy ciekawskich gapiów. Każdy chciał się na to złapać. Tam się działy dziwne rzeczy i ludzie chcieli to zobaczyć. Z ulicy wchodzili wprost do domu albo szli do studni po cudowną wodę, wspomina Franaszek. Chroniłem ich przed tymi oszołomami. Przyjeżdżało tam mnóstwo ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć ducha. Mówiłem nie raz. Jedziecie tu? To weźcie coś dla tych ludzi. Im się wszystko w domu wytukło. Żadnej szklanki całej nie było. Obiecywano im różne rzeczy, o których ja od początku wiedziałem, że są nierealne. Mamiono ich kłamstwami, tak jak Joasię wyjazdem do Japonii. Niektórzy chcieli to zjawisko wykorzystać na swój sposób. Jedna ze szkolnych koleżanek Joasi ukradła rodzicom biżuterię. Sugerowała, że to Joasia ją przyciągnęła. Potem Precjoza znaleziono nieopodal komendy milicji w Sochaczewie. W szkole traktowano dziewczynkę nieco jak dziwadło, niczym Carrie, bohaterkę horroru Stephena Kinga. Jeśli chodzi o Joasię, to pamiętam tylko, że unikałam jej. Każdy się jej bał. A co się wtedy mówiło? Jak to dzieciaki, była jakaś ogólna panika i strach przed tym, co się wokół niej dzieje, wspomina szkolna koleżanka Joasi. Czasami na lekcjach pękały linijki albo cyrkle, zanim ich dotknęła.
Mało kto wiedział wówczas o tym, że Joasia posiadała także jeszcze jedną nadzwyczajną umiejętność. Ona miała zdolność czytania przez zakrytą kartkę, relacjonuje Leszek Franaszek. Bawiłem się z nią tak, że pisałem na przykład Konstantynopol, zawijałem kartkę kilka razy, a ona czytała zawsze bezbłędnie jej treść. Pewnego dnia Joasia źle się poczuła. Matka wezwała pogotowie. Przyjechał doktor Christian S., ale Joasia nie chciała dać się zbadać. Nie lubię cię! Krzyczała nie wiedzieć czemu do lekarza. I wtedy, jak relacjonuje Leszek Franaszek, stała się dziwna rzecz. Z podłogi podniosło się krzesło, takie na metalowych nogach. Wycelowało w lekarza i z impetem ruszyło w powietrzu w jego stronę. Doktor w porę się uchylił, bo pewnie by zginął na miejscu. To była taka siła, że krzesło zrobiło sporą dziurę w ścianie. Po chwili Franaszek zastrzega. Nigdy nikomu nic poważnego się nie stało, chociaż latały tu naprawdę ciężkie rzeczy. Przemieszczały się m.in. telewizor, maszyna do szycia, garnki i tak dalej. Zaś szczapy drzewa ganiały dzieci po podwórku. To było już w nocy, na podwórku był nastoletni Włodek, kuzyn Joasi. On i jej siostra Dorota. Nagle ze stosu drewna zaczęły unosić się szczapy, takie długie na metr i lepiej. Dolatywały do dzieci i biły. Zupełnie jak bajkowe kije samobije, wspomina były milicjant. Nie można było nad tym zapanować. W końcu udało się wciągnąć dzieci do domu. Ja zostałem na zewnątrz. Na moich oczach dwa takie kije zablokowały drzwi, układając się we framudze na krzyż. Z trudem je wyrwałem. Wśród ekspertów próbujących rozwikłać tajemnicę domu rodziny S był również Lech M. Fazy Stefański, prezes Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. To jemu Leszek Franaszek zawdzięcza odkrycie swoich umiejętności. Przyglądał mi się przez dłuższy czas i potem mówi: ja u pana czuję duże zapasy energii. Pomyślałem: o co ci chodzi? Co się pan czepiasz? Nie miałem pojęcia, że mógłbym pomagać ludziom, wspomina Franaszek. Zapewne nigdy nie dowiedziałbym się, jakie tkwią w nim możliwości, gdyby nie niezwykłe wydarzenia z początku lat 80. minionego wieku. Dziś Franaszek jest jednym z najbardziej uznanych bioterapeutów w Polsce. Stefański wraz z doktorem Romanem Bugajem odwiedzili 8-krotnie Dom Państwa Sokołów. Kilka razy towarzyszyła im Maria Błaszczyszyn oraz Leszek Franaszek. Spisaliśmy z tych wizyt relacje, w której m.in. czytamy: przeprowadziliśmy wywiad i próby testowe z mieszkańcami nawiedzonego domu. Nic nie wskazuje, aby zjawiska miały być przez kogoś sfingowane. Przypadek strachów w Sochaczewie jest typowy. Prawdopodobnie mimowolnymi sprawcami zjawisk są dzieci wchodzące w okres dojrzewania. 13-letnia Asia i 14-letni Włodek. Warto tu zwrócić uwagę na interesujący szczegół. Przez 2 tygodnie duchy harcowały tylko wówczas, gdy pani Hanna znajdowała się poza domem. Dopiero w połowie stycznia zobaczyła na własne oczy, jak krzesło samo przewróciło się 4-krotnie na podłogę. Wiemy, że nie świadomość, lecz podświadomość osób medialnych steruje takimi zjawiskami telekinetycznymi, jakie obserwuje się w Sochaczewie. Być może również na podświadomości obojga dzieci hamująco działa autorytet pani Hanny. Strachy stają się naprawdę niegrzeczne dopiero wówczas, gdy mamy nie ma w domu. Trzeba tu dodać, że to, co dzieje się w Sochaczewie, należy do klasy zjawisk bardzo dobrze znanych badaczom, wielokrotnie opisywanych, a w języku niemieckim określanych jako spuke phenomena lub żartobliwie poltergeist, duch stukający. Jak się przeważnie okazuje, mimowolnym sprawcą zjawiska bywa dziewczynka lub chłopiec w okresie dojrzewania. Zachwiana w tym czasie równowaga energetyczna organizmu staje się przyczyną wyzwolenia sił, które moskiewski fizyk dr Aleksander Dubrow nazywa biograwitacyjnymi. Są to te same siły, które powodują rozrywanie się nici chromosomów podczas podziału jądra komórkowego. Działaniem sił biograwitacyjnych na otoczenie dojrzewającego osobnika nie steruje jego świadomość. Są to działania bezwiedne, podświadome. Często sprawca jest również ich ofiarą, jak to bywało na przykład u Joasi Gajewskiej-Sosnowca, którą wielokrotnie kaleczyło szkło rozbijane przez psotnego chochlika. Doktor Bugaj, prapsycholog, tak relacjonował w mediach wydarzenia w Sochaczewie. Przedmioty przelatują w powietrzu tak szybko, że prawie nie zdąża się ich zauważyć. Jedyne ostrzeżenie to świst. Rodzina musi nosić na głowach hełmy ochronne. Duchy grasujące w Domu Państwa Sokołów uważane są za złe. Sztućce trzymane przez Joannę wyginają się w jej rękach jak spaghetti. Joanna badana była przez ekspertów, ponieważ naukowcy podejrzewali, że 11-letnia dziewczynka w jakiś nieznany sposób sama wywoływała te zjawiska. Podobne badania prowadzone są również w innych krajach Europy Wschodniej. W Związku Radzieckim na przykład wykazano, że ludzie mogą podświadomie wpływać na przedmioty i wydarzenia. Bugaj i Stefański twierdzą, że na prośbę matki Joanny próbowali opanować niszczącą, nieznaną energię generowaną przez dziewczynkę. Ich zdaniem było to typowe medium psychokinetyczne, które zamierzali ukierunkować i spowodować wyładowanie energii w sposób zamierzony i kontrolowany. W tym celu rozpoczęli serię doświadczeń.
Jedna z tych prób polegała na powtórzeniu efektu psychokinetycznego Uri Gellera, izraelskiego iluzjonisty, który twierdzi, że ma zdolności paranormalne. Dzieci oglądające w telewizji popisy Gellera naśladowały go potem z powodzeniem. Stalowe łyżki i widelce pocierane palcami miękły. Oto fragment protokołu z tego eksperymentu. Joasia bierze do ręki aluminiową łyżkę stołową, trzyma ją za trzonek i lekko pociera go dużym palcem. Po kilku minutach łyżka wygina się w kierunku jej biustu, następnie z trzaskiem pęka, przy czym górna część całkowicie odłamuje się i upada na stół. Próba wykonania z widelcem, a następnie z łyżeczką od herbaty przebiega w sposób podobny, lecz teraz następuje jedynie całkowite wygięcie w miejscu przewężenia trzonka. Wykonano 10 takich prób i ponoć wszystkie zakończyły się pozytywnie. Duże łyżki aluminiowe zawsze pękały, łyżeczki i widelce stalowe ulegały zaś całkowitemu wygięciu. Proces wyginania zachodzący w pełnym świetle dziennym, względnie elektrycznym, był zawsze poddany naszej obserwacji. Niekiedy wygięcie następowało natychmiast. W oczach górna część widelca lub łyżki opadała na rękę dziewczynki. Nigdy nie stwierdziłem żadnego wzrostu temperatury metalu. Proces wyginania trwał przeciętnie 5-7 minut, czasami pół godziny. Rzadko zaś zachodził natychmiast. Z doświadczeń tych zostały sporządzone zdjęcia fotograficzne i filmowe. Zauważyłem, że podczas tych eksperymentów Joasia wpada, nie zdając sobie z tego sprawy, w lekki trans, choć na ogół zachowuje pełną świadomość. Powieki oczu częściowo zamykają się, dziewczynka staje się senna, a spod wpół zamkniętych powiek widoczne są tylko białka oczu. Tego, co stało się w domu Sokołów, nie da się jednak wytłumaczyć jedynie sugestią naśladowczą. Szukano dla Sochaczewskich zjawisk tłumaczeń naukowych i pseudonaukowych. Krzysztof Boruń, nie żyjący już badacz zjawisk nadprzyrodzonych, próbował w książce W świecie zjaw i mediów wyjaśnić w sposób naukowy zjawiska, do jakich dochodziło m.in. w Sochaczewie. Wszelkie próby wytłumaczenia tego rodzaju fenomenu na podstawie klasycznej newtonowskiej fizyki są zupełnie bezowocne. Pewne nadzieje zdają się rokować hipotezy rozwijające niektóre wnioski płynące z fizyki relatywistycznej i teorii kwantów, albo raczej próbujące pokonywać przeszkody, jakie one napotykają, tworząc modele oddziaływań polowych. Taką prośbą jest na przykład hipoteza profesora doktora habilitowanego Arkadiusza Górala, dotycząca wewnętrznego mechanizmu fizycznego oddziaływań grawitacyjnych na poziomie mikroświata i przyjmująca, że ładunek grawitacyjny związany jest ze strukturą subtelną cząstek elementarnych. Jeśli prawdą jest, że ładunek grawitacyjny gromadzi się w zewnętrznej otoczce cząsteczki nazwanej przeze mnie subtelną, oznacza to, że istnieje możliwość oddziaływania na tą cząsteczkę i zmiany jej pola grawitacyjnego bez znacznego naruszania energii tej cząsteczki. Wyjaśnia profesor Góral w rozmowie z autorami Nieuchwytnej Siły, nie wykluczając, że w wyniku pewnej konfiguracji pól, nawet elektromagnetycznych, można zaburzyć pola grawitacyjne w takim stopniu i spowoduje to określone zjawiska fizyczne, jak na przykład znacznie silniejsze niż zazwyczaj przyciąganie, odpychanie lub wręcz odpychanie zamiast przyciągania. Zjawiska te, patrząc na nie z innej perspektywy, pragnął wyjaśnić także biskup Zbigniew Józef Kraszewski, który wielokrotnie wracał w tej sprawie do Sochaczewa. Druga wizyta biskupa w domu przy ulicy Dalekiej miała miejsce we wrześniu 1984 roku. Na Daleką biskup Kraszewski przybył w towarzystwie księdza Józefa Kwiatkowskiego oraz proboszcza z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie, księdza Henryka Franciszka Łupińskiego. Był również ksiądz doktor Jerzy Lewandowski. Na prośbę księdza Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, księdza proboszcza Józefa Kwiatkowskiego, od 1 września odprawiał codziennie mszę świętą za duszę zmarłego świętej pamięci Józefa Sokoła. Były to tak zwane msze święte gregoriańskie, które miały trwać przez cały wrzesień. 14 września została odprawiona 14 msza święta gregoriańska. W domu przy ulicy Dalekiej 11 poświęciłem wodę święconą i za pomocą tej wody poświęciłem cały dom. Zawiesiliśmy w mieszkaniu poświęcone krzyże. Odmówiliśmy razem ze wszystkimi zgromadzonymi kapłanami specjalne modlitwy. Pomodliliśmy się razem ze wszystkimi tam obecnymi domownikami i odjechaliśmy do Warszawy. Według relacji księdza proboszcza, przerażające zjawiska od tego dnia zasadniczo uległy przerwaniu, wspomniał przed laty ksiądz biskup. Wiele czasu minęło, zanim biskup Kraszewski ponownie zjawił się w domu, gdzie straszy. Tę wizytę biskup tak wspomniał. Było to 20 lutego 1986 roku. Mróz, śnieżyca, zawieja. Śliska jezdnia uczyniła wiele dróg w tym dniu nieprzejezdnymi. Z wielkim trudem dotarliśmy do Sochaczewa. Najpierw odwiedziliśmy księdza proboszcza Franciszka Łupińskiego przy kościele świętego Wawrzyńca w Sochaczewie, potem pojechaliśmy do księdza proboszcza Józefa Kwiatkowskiego przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Po obiedzie udaliśmy się na ulicę Daleką. Dom i mieszkanie nie było tak zdemolowane jak uprzednio. Wnętrze zostało odnowione, w całym domu porządek.
Poza mną byli obecni ksiądz proboszcz Józef Kwiatkowski, ksiądz prałat Antoni Wiśniewski, Teresa z Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, Janina z Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, mój kierowca i domownicy. Na początku poświęciłem mieszkanie i pomodliliśmy się. Rozmowę w formie wywiadu nagrałem na magnetofon. Notabene, magnetofon sam się włączył. Potem popsuł. Z relacji Hanny Sokół i jej dzieci wynikało, że w dniu 14 września 1984 roku zjawiska uległy przerwaniu, ale po pewnym czasie niektóre sporadycznie się pojawiały. Były rzadsze niż dawniej i miały inny przebieg. Tak na przykład telewizor nie ulega zniszczeniu, ale przeciwnie, potrafi się sam włączyć, kiedy w całym Suchaczewie nie ma prądu. Również radio działa bez zasilania. Asia Sokół opowiedziała wówczas, że ten ktoś, działający niewidzialnie w ich domu, dawniej tylko pukał, jednak teraz mówił ludzkim głosem i śpiewał. Próbkę tego śpiewu nagrano na taśmę magnetofonową. Przerażający ton sprawia wrażenie, jakby pieśń wykonywało więcej osób, a nie jedna. Niestety później pieśni te same się anulowały na taśmie. Nowym było również zjawisko pokazywania się małej, jakby dziecięcej rączki, która wychylała się zza wersalki i czyniła gest powitania. Mała Dorotka kilka razy przywitała się, uścinąwszy ową rękę. Niestety za ostatnim razem uległa oparzeniu. Rączka zjawy była gorąca, relacjonował biskup Kraszewski, który zwracał uwagę, że przypomina to Muzeum Dusz Czyśćcowych w Rzymie, gdzie istnieją ślady dłoni dusz czyśćcowych odbite na różnych materiałach. Te ślady wskazują, że dłonie były już nie tylko gorące, ale palące jak płomień. Ślady ich bowiem są wypalone na materiale, którego dotykały, wyjaśnia ksiądz biskup. Podczas tej wizyty księża pytali, czy nie pomogłaby przeprowadzka z nawiedzonego domu. Okazało się, że nie pomagała. W czasie wyjazdów rodziny zjawiska przenosiły się wraz z nimi. Tak było na przykład w Krakowie, dokąd matka z dziewczynkami wyjechała na jakiś czas. Zdaniem domowników, gość chciał zaszkodzić rodzinie Sokołów, a w szczególności pani Hannie. Próbował ją nawet wrzucić do studni na podwórku. Poza tym, ten ktoś przedstawiał się jako zmarły Józef Sokół, potem Kosmita, potem Asia, lub mówił ludzkim głosem, że nie wie, kim jest. Jest rzeczą wysoce nieprawdopodobną, aby tak przemawiała dusza zmarłego Józefa. Należy przypuszczać, że do działania zmarłego Józefa Sokoła dołączyły się duchy, które lubią czynić źle. Najprawdopodobniej w stosunku do mieszkańców domu przy ulicy Dalekiej w Sochaczewie wystąpiło tak zwane zjawisko obsesji. Zjawisko to różni się od opętania tym, że nie dotyczy samego człowieka w jego władzach fizycznych i duchownych, ale rzeczy i przedmiotów, np. domu, które go otaczają. Stąd w języku francuskim istnieje termin la maison est hantée, w tym domu straszy. Z punktu widzenia naukowego jest doświadczalnym dowodem na istnienie duchów. W czasach dzisiejszego materializmu jest dobrą lekcją poglądową dla niedowiarków, stwierdził ksiądz biskup Zbigniew Józef Kraszewski. Zjawiska te trwały co najmniej 7 lat. Występowały także poza domem na ulicy Dalekiej i dotykały nie tylko Joasi. Siostra jej ojca pewnego dnia zagubiła w swoim domu oliwiarkę do maszyny do szycia. Zirytowana podniosła wzrok do góry i zapytała zmarłego brata: ej ty, nie wiesz, gdzie ona jest? I w tej samej chwili na jej twarz spłynęły z góry krople oliwy. Podobnych zdarzeń było więcej. Wiele z nich udało się sfilmować m.in. Lechowi E. Stefańskiemu. Niestety nie wiadomo, gdzie obecnie znajdują się taśmy z zapisem tych zjawisk, które do dziś nie znalazły wyjaśnienia. Wokół Joanny w tamtym czasie pojawiało się wiele osób, takich, które były jej życzliwe i tych, które pragnęły coś dla siebie ugrać. Czasem dochodziło do bardzo dramatycznych sytuacji, takich jak porwanie dziewczynki przez mieszkańców Wejherowa. Przeczytali oni o niezwykłych zdolnościach dziewczynki i postanowili wykorzystać ją do swoich makabrycznych celów. W rodzinie tej zmarł mężczyzna, którego syn w tym czasie przebywał w wojsku i nie dostał przepustki na pogrzeb ojca. Nie to jednak go zmartwiło, lecz fakt, że bliscy pochowali go w garniturze, w którym miał schowany kilkanaście tysięcy dolarów. Wówczas był to ogromny majątek. O tym, że pieniądze są w marynarce, wiedział tylko syn będący w wojsku. Rodzina nie mogła pogodzić się ze stratą fortuny i postanowiła przeprowadzić nielegalną ekshumację. Obawiali się jednak, że zmarły będzie się bronił przed opróżnieniem kieszeni. Wymyślili zatem, że zmarłego powstrzyma Joasia. W tym celu ją porwali i samochodem wieźli z Sochaczewa na cmentarz w Wejherowie. Jednak dziewczynce tuż przed celem podróży udało się uciec i powiadomić milicję. Takich traumatycznych przeżyć miała Joasia w ciągu tamtych lat więcej. Dziś pani Joanna jest prawnikiem i niechętnie wraca do wydarzeń sprzed lat. Jak mówi, w ogóle nie rozmawia na ten temat z mediami. To kontrowersyjny temat. Nie zależy mi, aby kogoś przekonywać, jak było i co się zdarzyło. Każdy niech widzi to na swój sposób. Dla mnie w tamtym czasie były to traumatyczne przeżycia. Ta sprawa dała mi jednak bardzo wiele. Po tym wszystkim jestem niezwykle silną psychicznie osobą. Mam inne spojrzenie na życie. Tamte wydarzenia pokazały mi coś, czego inni nie widzieli, o czym nie mają pojęcia. Jestem pewna, że pomogło mi to w życiu, ale teraz odseparowałem się od tej sprawy i nie chcę do niej wracać.
Historia jest zarazem przerażająca, jak i fascynująca. Pozwala dostrzec to, czego nauka nie jest w stanie w prosty sposób wytłumaczyć. A może komuś z Was przytrafiła się podobna historia? Podzielcie się nią w komentarzu.